wszystkich. Jest poniedziałek, trzeci tydzień w pracy. Jestem już w drodze. Ruszyłem z bazy przed 7:00. Jadę do Neumünster rozładować to, co ładowałem w piątek. Według systemu Spediona mam to rozładować o 14:00. W papierach mam napisane od 9:00. Więc jadę, zobaczymy. Magazyny to tak trochę dziwnie, żeby ruszały dopiero o 9:00, no ale zobaczymy. Nowy tydzień. Teoretycznie trzeci tydzień zjazd do domu, ale podjąłem decyzję, że zostanę na 4. Dlaczego? Dlatego, że syn idzie pierwszy raz do przedszkola i chciałbym być na 1 września w domu, żeby go zaprowadzić. Żeby, jak córki nie mogłem zaprowadzić, no to chciałbym syna chociaż zaprowadzić do przedszkola pierwszy raz. Witam wszystkich, jest wtorek, godzina 7 rano, 8 rano. Jadę sobie do klienta, zostało mi 106 km, z czego 22 po autostradzie, 80 po landówce i wiozę wiórki kokosowe. Doładowałem ich wczoraj w Hamburgu, trochę przerąbane ze względu na to, że wiórki ładowałem z rampy, no ale musiałem ich zabezpieczyć, bo to ciężki towar, wysoki może nie, no ale do połowy paki, no i trzeba było to zabezpieczyć, nie można z tym pojechać. Nie można z tym pojechać tak sobie luzem. I po prostu, no, trochę człowiek naskakał. Dzisiaj będzie znowu to samo, bo zajadę do klienta, którego będę to rozładował z rampy. Więc no, trzeba najpierw bok otworzyć, rozpiąć i rozładowywać. Ale to, że tak powiem, uroki pracy na plandece. A potem prawdopodobnie knauf. A tutaj krótka zajawka, jak mi wymieniono 7 opon. 6 na koniu, jedną na naczepie. Opony miały 280 tysięcy km przebiegu. Od nowości nie były wymieniane. Dostałem 6 nowych. I tak wygląda załadunek w jednej z firm w Hamburgu. Piękne, dosłownie cudowne paczuszki. Da radę to zabezpieczyć. I do tego paczuszki ważą sobie po 300-400 kg. A tak wyglądają pasy po hamowaniu awaryjnym na autostradzie. Witam wszystkich. Jest piątek. Ostatnio nic nie nagrywałem ciekawego. No poza tym, że wczoraj miałem jechać na wymianę jednej opony do mnie do warsztatu. A wymieniono mi 7.
Dlaczego? No bo na koniu wszystkie były już słabe. Do tego to były jeszcze fabryczne opony. I dlatego mechanik stwierdził, wymieniamy wszystkie. 6 na koniu i 1 na naczepie została wymieniona. No, trochę czasu zeszło. Miałem taką krótką rajkę z Hamburga do Bremy. Tutaj Wam wrzucę, jak wygląda ten załadunek. Niego, można powiedzieć, dunder świśnie, taki jest piękny. Ale to zaraz zobaczycie. No i dzisiaj nie wiem, co będę robił, ale z czymś wrócę. W sobotę mam jechać z pocztą i dzwoniła do mnie dzisiaj rano, że będę prawdopodobnie na przyszły tydzień ostatni, który zjeżdżam do domu, siadał na HDS-a. Będę się uczył, szkolił. Zobaczymy, jak to będzie. Witam, jest wtorek nowego tygodnia. Nie nagrywałem w poniedziałek. Będzie jeden długi film z dwóch tygodni. W poniedziałek jechałem nockę, no i po knaufa i z powrotem. Dzisiaj zrzuciłem knaufa, jest wtorek rano. I zobaczymy, teraz czekam na zlecenie. W piątek jadę do domu. I zostało mi 3 dni. Zobaczymy, co mi dadzą. W tej chwili czekam na zlecenie. Nie przypominam się, dadzą to dadzą.